Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z takim porównaniem dwóch powieści Augustiny Basterichi. Ja bardzo lubię tą pisarkę, chociaż ona zbiera różne opinie. Dla części osób jej książki są nie do przebrnięcia. Każda z nich jest bardzo kontrowersyjna i wzbudza bardzo dużo emocji. Niedawno została wydana jej nowa książka przez wydawnictwo MOWA. Ja otrzymałam tą książkę do recenzji, za co bardzo dziękuję wydawnictwu. Wcześniejszą mam sama sobie kupiłam, ale chciałam Wam zrobić takie właśnie bardziej porównanie tych dwóch powieści, która mnie bardziej urzekła i która na przykład według mnie będzie lepsza do przeczytania i dla kogo. Ale żeby już nie przedłużać, to zaczynam. Augustina Basterica i jej dwie powieści Wyborny trup i to najnowsza Niegodne. Zobaczcie, dwa przepiękne wydania. Wyborny trup, tak, też taka twarda oprawa i Niegodne również. I słuchajcie, Augustina Basterica, no to jest argentyńska pisarka, ale ona za każdym razem mnie zachwyca. Zdobywa też no, dużo, z tego co wiem, nagród. Chyba nawet w Stanach Zjednoczonych. No ale tak jak mówię, obydwie te książki, ja osobiście uwielbiam jej pióro, które jest czymś na granicy takiej poetyki, takiego realizmu magicznego. Też są bardzo takie opisy liryczne, a z drugiej strony jest trochę makabreski. No, dla mnie jest to coś wyjątkowego, takie łączenie stylów. Ale dlaczego mówię, że ja po prostu tą autorkę kocham, uwielbiam i obydwie te książki Wam polecam, chociaż wiem, że nie każdemu te książki przypadną do gustu. Wyborny trup, dystopijna opowieść o tym, że na świecie nie ma już zwierząt, natomiast człowiek dalej chce jeść mięso, bo w końcu jest mięsożerny. Więc co zaczyna hodować ludzi innych na mięso? Jest to taka podrasa ludzi typowo na mięso i tu opowiada autorka, opisuje pracę, no, człowieka, który pracuje w takiej ludzkiej rzeźni. Więc już widzicie te same opisy, które są naprawdę takie bardzo realistyczne. No, że można tu no, dostać no nie tylko, tak jak mówię, przerażenia jakiegoś, ale ta książka naprawdę potrafi odpychać. I to, co słuchajcie, te książki łączy, to że obydwie są jednocześnie odpychające i przyciągające. Dla mnie właśnie taki jest styl Augustiny Basterichi, czyli ona z jednej strony tak odpycha, przeraża, taki jest mrok, taki, wiecie, że coś wszystko jest aż obślizgłe i że chcemy to rzucić, a z drugiej strony te książki są takie hipnotyzujące i przyciągające uwagę czytelnika. Wyborny trup jest naprawdę przerażający i te opisy, które są bardzo realistyczne, też mogą odpychać. Ja powiem Wam, będąc zachwycona tą książką, obdarowywałam ją wszystkich wokół, natomiast prawie nikt nie mógł przez tą książkę przebrnąć. Dlatego jeśli bym już miała polecać Wam, czyli która z tych książek będzie taka bardziej do przebrnięcia, to na pewno Niegodne. I teraz właśnie przechodzimy do tej książki Niegodne. No też jest to króciutka powieść. I jest to również dystopia, ale opisuje czasy, kiedy
cywilizacja ludzka, no, w wyniku różnego rodzaju kataklizmów, zmian klimatycznych, ale też wojen, też blackoutu, cofnęła się do czasów średniowiecza. Prawie nie ma co jeść, woda jest zanieczyszczona, ludzie są w większości skażeni, są napromieniowani i z nimi też nie chce się wchodzić w kontakt. Ludzkość się bardzo zmieniła, ale właśnie cofnęła się do średniowiecza i dalej, mimo tego, że jedna wiara została odrzucona, to ludzie muszą w coś wierzyć i sobie stworzyli kolejną jakąś wiarę. I jest tutaj opisany dom świętego siostrzeństwa, który stanowi taki azyl dla kobiet, gdzie właśnie można, nie wiem, zjeść, może być tam czysto i niby daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Bo czy tam jest bezpiecznie, czy tam jest rzeczywiście taki azyl dla tych kobiet, to tutaj no, musicie już przeczytać, bo jaki naprawdę jest człowiek. Tu Augustyna Basterika świetnie potrafi, słuchajcie, to ukazać, to nasze prawdziwe człowieczeństwo, to jacy my jesteśmy, że zawsze dzielimy się na lepszych, gorszych, że dążymy do przemocy, że wykorzystujemy władzę, wykorzystujemy pozycję, że lubimy przemoc i że chyba jesteśmy najgorszym zwierzęciem w ludzkości. I o tym są, słuchajcie, te dwie powieści. I to, co jest wspólne, to tak jak mówię, to, że obydwie te powieści są dystopijne, czyli obydwie opisują dystopię jakąś, czyli co będzie, gdy ten świat obecny się skończy. Ale każde jakby coś innego, czyli tu wybijamy wszystkie zwierzęta, tutaj jest mnóstwo zjawisk, które występują, czyli zmiany klimatyczne, które powodują powodzie, pożary i inne zjawiska przyrodnicze, powodujące zniszczenia państw, no, śmierć wielu ludzi. Dodatkowo mamy tutaj blackout. Dodatkowo tutaj mamy wojnę no, jądrową, zmiany polityczne. Tutaj ludzie nagle żyją już bez, no, tak jak mówię, cofnęli się do średniowiecza, bo nie ma energii, nie ma telefonów komórkowych, nie ma AI, nie ma no, gazu, nie ma żadnych, wiecie, udogodnień. Wracamy po prostu o wieki, wieki wstecz, nasza cywilizacja się cofa, a dodatkowo jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Tutaj też jest pokazywane, jak dorośli traktują dzieci, jak były traktowane, jak są traktowane, jak muszą walczyć o swoje. Bardzo, tak to jest napisane, no, mocnym, mocnym językiem. Ale wydaje mi się, że z tych, czyli to, co jest, to jest właśnie wspólne, tak? Czyli obydwie to są dystopijne, obydwie opisują, myślę, mroczną część ludzkości i mroczne strony ludzi, ale też starają się ukazać, że część z nas może dąży do jakichś ideałów. Chociaż tutaj to bym powiedziała, że jest to takie trochę przewrotne, ale nie będę Wam zdradzać, bo bym spoilerowała. Natomiast jeśli chodzi o to, która jest taka trudniejsza do przebrnięcia, która jest taka bardziej, bym powiedziała, krwawa, która jest taka realna, że aż nie da się tego czytać czasami, no to chyba wyborny trup i przez to. Myślę, że takich osób, które mają słabsze gdzieś tam nerwy i nie lubią takich strasznych opisów, to niegodne będą taką lżejszą lekturą. Choć tutaj też mamy opisywane, no właśnie, tortury stosowane na osobach, które dostały się do tego domu
świętego siostrzeństwa i za nieposłuszeństwo, jak są karane. Ale tutaj też nie będę Wam zdradzać. No ale może jest to. Wydaje mi się, że tutaj to spokojnie jesteśmy w stanie przez to przejść. Obydwie, słuchajcie, te książki zmuszają do myślenia, do zastanowienia się nad ludzkością, do zastanowienia się nad nami, kim w zasadzie człowiek jest, jaką istotą, dokąd zmierzamy, jak doceniamy i szanujemy to, co mamy, czy właśnie w ogóle nie potrafimy uszanować tego, co mamy. Czy wszystko niszczymy na swojej drodze, czy jednak staramy się jakoś zadbać to, co zostało nam dane. Bardzo takie refleksyjne powieści, trudne, ale bardzo, bardzo dosadne. Więc to tyle. Dajcie znać, kto z Was czytał, komu się podobały, komu się nie podobało. Jakie są Wasze opinie? Czy lubicie właśnie takie bardzo dosadne powieści, czy jednak jak to jest taki trochę łagodniejszy sposób przedstawione, to właśnie jacy my ludzie jesteśmy? Czy wolicie takie bardziej książki obyczajowe z happy endem? To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.